Nowy wymiar współpracy. Pierwsza wystawa malarstwa państw Grupy Wyszehradzkiej w Przemyślu. Blisko 100 nowych etatów. Rzeszowski Szpital rezygnuje z firmy sprzątającej i zatrudnia własny personel. Właściciel na urlop, pies na ulicę, schroniska i lecznice pełne wyrzuconych czworonogów. Zobaczmy. Dzieciaki do rakiet, bezpłatne zajęcia gry w tenisa na rzeszowskim rynku. Konrad Dudek, zaczynamy aktualności. A zaczynamy je od pierwszej wystawy malarstwa państw Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Węgier, Czech i Słowacji, którą otwarto dziś w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Projekt obejmuje ponad 100 prac reprezentujących różne nurty malarstwa. Wydarzenie to także kolejny etap w 26-letniej działalności Czwórki Wyszehradzkiej. Relacja Mariusza Mędyckiego. Dotychczas działania Czwórki Wyszehradzkiej koncentrowały się na współpracy gospodarczej i politycznej, ale od dziś możemy mówić również o wspólnych działaniach na polu artystycznym, a to wszystko dzięki projektowi Wyszehrad for Art. Wystawa otwarta dzisiaj w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej to pierwsza tak rozbudowana inicjatywa artystyczna Grupy Wyszehradzkiej. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, doceniając wysoki poziom prezentowanych dzisiaj prac, podkreślał, że to inicjatywa, która powinna być rozwijana. To się mieści w naszych inicjatywach i to pozwala myśleć dość pozytywnie o współpracy, a więc nie tylko w tym wymiarze politycznym i gospodarczym, ale o współpracy we wszystkich niemal formach aktywności naszej. Także uruchomiliśmy w innych obszarach kultury współpracę. Na wystawę składa się ponad 100 prac autorstwa 20 artystów malarzy z państw Grupy Wyszehradzkiej. Jak podkreślał dzisiaj kurator projektu Wyszehrad for Art, to doskonały przegląd aktualnych trendów w malarstwie Europy Środkowej. Jest to artystyczny dialog naszego pokolenia. Dialog z tym, co w tej chwili dzieje się na świecie, a szczególnie interesujący nas Europie. A więc dynamiczne zmiany, nowe prądy, nowe oczekiwania w kulturze, które zazwyczaj charakteryzują się na początku każdego stulecia. Jak podkreślali dziś kuratorzy wystawy, żadne medium nie jest w stanie przekazać emocji towarzyszących obcowaniu ze sztuką na żywo. Dlatego jeśli ktoś z Państwa nie mógł być dzisiaj w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, to nic straconego, bo wystawę będzie można oglądać do końca sierpnia. Z Przemyśla dla aktualności Mariusz Mędycki. Otwarta dziś wystawa to kolejne przedsięwzięcie Grupy Wyszehradzkiej organizowane na Podkarpaciu. Jesienią ubiegłego roku w Łańcucie spotkali się prezydenci Polski, Węgier, Czech i Słowacji, a następnie w Przemyślu szefowie parlamentów tych państw. Rozmawiali o współpracy politycznej i gospodarczej, ale też o zwiększeniu znaczenia grupy w ramach Unii Europejskiej. Z Rzeszowa do granicy Czech czy Węgier dojedziemy w niespełna 4 godziny, na Słowację w półtorej. Jednak państwom Czwórki Wyszehradzkiej blisko do siebie nie tylko na mapie. W październiku ubiegłego roku podczas spotkania przywódców grupy w Łańcucie prezydent Andrzej Duda podkreślał, że Polska, Węgry, Czechy i Słowacja mają wspólne interesy. A po 25 latach od zawiązania grupy ze wspólnoty aspiracji stały się wspólnotą afirmacji. Naszych wartości i tradycji oraz wspólnotę aktywizacji naszego potencjału politycznego, gospodarczego i społecznego na rzecz zwiększenia roli naszych państw w strukturach europejskich. Szanowni panowie prezydenci, nasza jedność, jedność krajów Grupy Wyszehradzkiej jest dziś bardzo potrzebna. O potrzebie jedności w obliczu m.in. kryzysu migracyjnego rozmawiali szefowie parlamentów Grupy Wyszehradzkiej podczas grudniowego spotkania w Przemyślu. Przewodniczący Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego podkreślał wtedy, że Unia Europejska przeżywa kryzys tożsamości, a rolą Czwórki Wyszehradzkiej jest stać na straży wartości, które przyświecały jej założycielom. U podstaw założenia Unii Europejskiej leżały wartości chrześcijańskie oraz dążenie do uniknięcia kolejnej wojny w Europie. W tym momencie wspólnota zatraciła te wartości i dlatego na nowo musimy wyznaczać nasze cele.
Szefowie parlamentów omawiali też możliwości rozwoju Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, który zajmuje się m.in. finansowaniem badań naukowych i stypendiów dla studentów. O pieniądzach rozmawiali także przedstawiciele agencji zajmujących się rozdzielaniem funduszy unijnych. W kwietniu w Rzeszowie wymieniali się doświadczeniami z wdrażania programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 i przygotowywali wspólne stanowisko Czwórki Wyszehradzkiej w sprawie innowacji i ułatwień dla rolników. Po aktywności grupy na Podkarpaciu pozostały nie tylko archiwalne zdjęcia. Od grudnia w Przemyślu można się wybrać na skwer imienia Grupy Wyszehradzkiej, a w pamięci biegaczy na długo zostaną wspomnienia z pierwszego ultramaratonu wyszehradzkiego, Przemyskim Szlakiem Fortecznym. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie po kilku latach rezygnuje z usług firmy zewnętrznej zajmującej się sprzątaniem i dezynfekcją. To oznacza, że zatrudni około 100 osób na etatach, co ma być sposobem na oszczędności oraz lepszą kontrolę nad stanem higieny w szpitalu. Maria Jurasz od kilkunastu lat dba o czystość w rzeszowskim szpitalu. Ostatnio na oddziale kardiologii inwazyjnej. Odpowiada m.in. za tę salę, gdzie kilka razy dziennie wykonuje się specjalistyczne zabiegi, m.in. angioplastykę. Po każdym myje specjalnym środkiem dezynfekcyjnym nie tylko podłogę, ale też poszczególne części urządzenia, tak aby kolejny chory mógł bezpiecznie z niego korzystać. Każdy wie, co ma wykonywać, jest przyzwyczajony do tego wszystkiego, także jak najbardziej. Od prawie 7 lat osoby dbające o czystość, ale też epidemiologiczne bezpieczeństwo są zatrudniane przez zewnętrzną firmę. Nowy dyrektor szpitala zdecydował, że lepszym rozwiązaniem jest reaktywowanie działu zajmującego się szpitalną higieną, po to, aby mieć wpływ na jej jakość. Przeliczyliśmy również efekty finansowe tego, że tę usługę będziemy realizować sami i wyszło nam na to, że ta usługa będzie tańsza dla szpitala, ale jednocześnie mając realny wpływ na to, jakich używamy środków, w jaki sposób personel będzie przeszkolony i wykonywał będzie usługę do utrzymania czystości, to dla szpitala jest to bezpieczeństwo prawne związane z tak zwaną epidemiologią. Stworzenie działu higieny szpitalnej oznacza, że osoby zatrudnione kiedyś jako salowe znowu mają szansę na szpitalne etaty, bo dyrekcja placówki nie ukrywa, że najbardziej liczy na osoby doświadczone. Część z tych pracowników pracuje w niej wiele lat, pracowało również w naszym dziale higieny przed laty. Także jest to doświadczony, wykwalifikowany personel i bardzo chętnie widzimy ich w naszym dziale higieny. Umowa z firmą sprzątającą kończy się w drugiej połowie sierpnia i już wiadomo, że nie będzie przedłużona, bo jak podkreśla dyrekcja szpitala, chodzi o zmianę sposobu zatrudnienia i większą kontrolę nad osobami, które zajmują się tak ważną kwestią. Potrzebujemy w tej chwili około 80-90 osób do zatrudnienia. Szpital gwarantuje tutaj stabilność pracy, bo jest to duży szpital, duży podmiot, który na rynku jest. Osoby będą zatrudnione na umowę o pracę. Dla zdecydowanej większości dawnych salowych to dobra informacja. Oczywiście, jak najbardziej, bardzo bym chciała, tym bardziej, że już pracuję od 98 roku, także no, byłabym bardzo zadowolona, gdybym wróciła z powrotem. Firma Impel, zatrudniająca teraz w rzeszowskim szpitalu 240 osób, zapewnia, że wszyscy chętni bez żadnych problemów wrócą na etaty placówki. Pozostałym proponuje pracę u siebie, ale już poza szpitalem, bo umowa z nim wygasa 21 sierpnia. W sobotę do Turcji, w niedzielę na Kretę, w środę na Korfu, do tego m.in. Bułgaria i Albania. Tak wygląda tegoroczna oferta lotów czarterowych z lotniska w podrzeszowskiej Jasionce. Samoloty wynajmuje 6 dużych biur podróży, a że zainteresowanie wakacjami za granicą jest bardzo duże, samoloty latają wypełnione do ostatniego miejsca. Kto kocha Grecję albo dopiero chce ją poznać, a na wakacje chce lecieć z Rzeszowa, w tym roku ma w czym wybierać: Korfu, Kreta, Zakynthos. Każda z tych wysp jest zupełnie inna. Ta grupa wybrała Korfu. Korfu, bo nam Grecja się podoba, po prostu trzeci raz tam już będziemy spędzać w czasy. Jest zawsze ciepło, pogoda pewna, także tylko liczy się pogoda i miły wypoczynek. Cieszymy się, że lecimy na 2 tygodnie, zresztą jesteśmy na emeryturze, to my możemy i dłużej zostać. Także tego, że no, myślę, że będzie fajnie, no bo trzeba zwiedzić, może tam jakieś wycieczki będą. Przed urlopem zawsze jest radość. Mam nadzieję, że się uda, mam nadzieję, że będzie pogoda.
Dla wielu mieszkańców regionu bliskość lotniska to ważny argument w wyborze oferty, bo do Warszawy, gdzie ten wybór wakacyjnych kierunków jest znacznie większy, wciąż trzeba jechać tyle, ile się leci na Wyspy Kanaryjskie. Super, że lecimy z Rzeszowa, dlatego że jest nas piątka, troje dzieci. To wygoda, po prostu wygoda. Także fajna rzecz. A tym bardziej, że lecimy pierwszy raz. Niestety lecących na wakacje na Korfu w drodze powrotnej do Rzeszowa czeka międzylądowanie w Szczecinie. Za wakacje w czterogwiazdkowym hotelu z opcją całodziennego wyżywienia trzeba zapłacić około 3000 zł. Nowością wśród tegorocznych kierunków czarterowych jest też Albania. To wszystko w tej chwili oferują nasze biura podróży. Pasażerów jest mnóstwo. Te czartery powodują, że pomaga nam to uzyskać lepsze wyniki niż w tamtym roku. Przedstawiciele tego rzeszowskiego biura podróży twierdzą, że w tym roku wakacje za granicą sprzedają się znakomicie. Bułgaria i Grecja to jest jednak najciekawsza tutaj destynacja i najwięcej osób tak naprawdę się wybiera. Natomiast mamy również wylot do Turcji z Rzeszowa, więc jak najbardziej też jest to kierunek bardzo ciekawy i tutaj dużo osób decyduje się na ten kierunek. Bardzo dobrze sprzedają się też oferty wypoczynku w Hiszpanii. W tym przypadku trzeba jednak dojechać na lotniska w Katowicach, Krakowie lub Warszawie. Na rzeszowskim lotnisku sporo jest też osób, które wracają z wakacji w Polsce. Takich jak ta rodzina z Kanady. Podobało nam się, chociaż te dwa tygodnie wydawało się, że zwiedzimy więcej, ale nie dało rady wszystkiego zobaczyć. Dzieciakom chcieliśmy kawałek Polski pokazać, żeby coś zapamiętali. Myślę, że są zadowoleni, wszyscy chcieli zostać dłużej. Tylko w czerwcu port lotniczy Rzeszów-Jasionka odprawił ponad 64 tysiące pasażerów. Wakacyjne wyjazdy to niestety często czas pozbywania się zwierząt, zwłaszcza psów. Przywiązywane do drzew w lesie czy wyrzucane z aut na poboczach dróg. To wciąż dla zbyt wielu nieodpowiedzialnych właścicieli sposób na pozbycie się problemu. Przemyska Klinika dla Zwierząt właśnie latem pełna jest takich czworonożnych pacjentów. Ten kilkuletni pies błąkał się po poboczu autostrady koło Łańcuta. Do przemyskiej lecznicy trafił w stanie wycieńczenia, był zaniedbany i chory. To najbardziej zamyślony zwierzak, mówią opiekunowie, dlatego dostał imię Freud. Bardzo dużo historii w tej chwili takich, historii psich, takich bardzo smutnych. I w tej chwili jest apogeum, no chyba porzuceń tych psów. Tysiące psów w całej Polsce, a na Podkarpaciu kilkaset. I zostało wyrzuconych w trakcie tych wakacji. W czasie wakacji Przemyska Klinika dostaje kilkaset takich sygnałów, ale z każdym wiąże się jakaś smutna historia, bo brak wyobraźni ludzi, a nawet bestialstwo nie mają granic. Elliot ma 3 lata. Znaleźliśmy go koło Warszawy, tam była interwencja, kolega właśnie pojechał po psa. Prawdopodobnie ktoś mu oskalpował głowę. To jest dosyć niewyobrażalne. My też nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, jak można celowo tak skrzywdzić zwierzę. Pikuś jest z interwencji. Ktoś po prostu zadzwonił, że leży wychudzony, bez sierści praktycznie, gdzieś w rowie po prostu, pod Warszawą prawdopodobnie. No, kolega pojechał, zabraliśmy pieska, tutaj był u nas, był na leczeniu. Podejrzewam, że ktoś go po prostu wyrzucił. Wszystkie te historie zaczynają się podobnie. Zwierzęta są porzucane lub przywiązywane do drzew. Niektóre udaje się uratować i wtedy znów historia staje się podobna. Przechodzą operacje, zabiegi pielęgnacyjne, odzyskują zdrowie, a na końcu z wielkim trudem odbudowują zaufanie do człowieka. Rany możemy zszyć, wyczyścić, możemy zoperować psa i to on się po prostu wyleczy, kości się zrosną, ale to co ma w głowie to czasami pozostaje z psem na zawsze. Teraz w Przemyskiej Klinice na adopcję czeka kilkanaście psów, są też koty. Niektóre zwierzęta znajdują nowych właścicieli po kilku dniach, inne czekają miesiącami. W tym czasie trzeba je karmić, pielęgnować, wyprowadzać na spacery, ale wszystkie w końcu trafiają do nowych domów, do ludzi, którzy nie mylą ich z zabawkami i nie pozbywają się ich w brutalny sposób przed wyjazdem na wakacje. Dieta cud. Pod takim niecodziennym hasłem zorganizowano 30. saletyńskie spotkania młodych w Dębowcu koło Jasła. Wzięło w nich udział około 2000 osób, dla których wakacje to szczególny czas modlitwy, muzyki i radości. W
czasie całego właśnie roku szkolnego, pracy, nauki, często gdzieś brakuje czasu na takie właśnie bliższy kontakt z Bogiem, czy takie chwile właśnie, w których możemy przestać myśleć o pracy, o nauce, tylko skupić się rzeczywiście na modlitwie, na takim duchowym odpoczynku. Duch wspólnoty młodych sprawia, że nie musimy się znać, żeby zagrać ze sobą w piłkę, zjeść śniadanie, czy porozmawiać o czymkolwiek. Namówiła nas taka jedna koleżanka z miejscowości. Powiedziała nam, że pomimo tego, że są tutaj rekolekcje, możemy miło spędzić razem czas i potańczyć wspólnie i pobawić się na koncertach. Jaka atmosfera tu panuje? Jak to oceniacie? Jest bardzo super, bardzo przyjazna atmosfera, wszyscy się świetnie bawią i to jest chyba najfajniejsze w tym wszystkim. Dieta cud dla ducha i dla ciała, czyli też poprzez odpowiednich konferencjonistów, poprzez odpowiednie osoby chcę pokazać, że człowiek to nie tylko ciało i też nie tylko dusza, ale całość, nie? Ciało, duch, dusza, więc ta spójność, tego to odkrywamy, to uczymy. Jesteś życiem, więc każdy ruch. Tobie w Tobie, Jezu, Ty pozwalasz wciąż oddychać mi, przez jesteś drogą mną, więc każdy krok, stawiam w Tobie, Jezu, Ty. Dzieciaki do rakiet, czyli akcja promująca grę w tenisa, dziś dotarła do Rzeszowa. Przez cały dzień na rynku najmłodsi w wieku od 5 do 12 lat mogli poznać podstawy tego sportu pod okiem profesjonalnych trenerów. Prawdziwe, choć miniaturowe korty, rakietki i tenisowe piłki. Dla większości uczestników zajęć to była nowość, bo wcześniej mecze tenisowe oglądali tylko w telewizji. Grają na punkty i ktoś wygrywa. Ale wszystkie elementy prowadzonych pod okiem trenerów tenisowych zabaw bardzo się podobały. Było trudno? Troszkę na początku, ale już później nie. Pierwsze umiejętności udało się zdobyć już w ciągu niespełna pół godziny. Łapania na dużą rękę i różnych dużo rzeczy. I choć do prawdziwego tenisa droga jeszcze daleka, w tej akcji chodzi o to, aby jak najwięcej kilkulatków złapało bakcyla i wybrało ruch zamiast siedzenia przed telewizorem czy komputerem. Będzie nam bardzo miło, jeżeli dzieci zostaną w tenisie, bo takie jest nasze zadanie, ale jeżeli będą uprawiały jakikolwiek inny sport poprzez naszą akcję, to będzie nam bardzo, bardzo miło. Chodzi też, jak przekonują organizatorzy, o odczarowanie tenisa jako sportu elitarnego i pokazanie, że może w niego grać każdy. Cała akcja jest prowadzona dwutorowo, dzisiaj cały dzień w Rzeszowie i w wielu miastach w Polsce, przez całe wakacje i również we wrześniu. A druga część akcji zaczyna się we wrześniu i z każdej miejscowości, w której był ten jednodniowy event, będą mogły zgłosić się szkoły. Będzie wybrane 5 szkół, które dostaną sprzęt tenisowy, będą nauczyciele przeszkoleni w zakresie trenowania dzieci. W planach jest też turniej tenisowy, którego ogólnopolskie finały zaplanowano na czerwiec przyszłego roku. Na koniec lot nad Rzeszowem i okolicami. Dziś naszą ekipę na pokład samolotu zabrał Andrzej Marszałek z Aeroklubu Rzeszowskiego. I mimo niesprzyjającej do południa pogody udało się sfilmować miasto z lotu ptaka. Oto efekty. A więcej widoków Rzeszowa, do tego informacje, czy chmury nie przeszkodzą w jutrzejszym wypoczynku na Podkarpaciu, już za chwilę w prognozie pogody przekaże Kamila Korab. Ja dziękuję Państwu za spotkanie. Udanego popołudnia. Do zobaczenia.